aktualnie bywa tak, że zanim gra wyjdzie, zanim dostaniemy jakąś aktualizację, to zewnętrzne strony, które są bazami danych, mówią nam o wszystkim, o przeciwnikach, questach, przedmiotach i tak dalej. Mówią nam o tym, gdzie co można znaleźć. Front and Liberty, do tej gry oczywiście również są takie bazy danych, ale w samej grze też mamy wbudowany taki system, który pomaga nam z rozkminianiem tego, co gdzie można użyć i co gdzie można znaleźć. I pozwólcie, że zaoszczędzę waszego czasu na rozkminianie tego. Oczywiście, gdybyście spędzili kilka godzin, kilka minut w grze, to pewnie sami byście zauważyli te drobne informacje. Natomiast, cóż, myślę, że jest to dobry temat na krótki materiał, który pomoże niektórym osobom w nawigowaniu, w poruszaniu się po samej grze i odszukiwaniu konkretnych przedmiotów. Przejdźmy więc na początku do samej mapy. Dla osób, które widziały wcześniejszy film odnośnie kontentu PvE, PvP, tam też już drobno pokazywałem, jak się poruszać po, jak się nawigować właśnie, jak odszukiwać konkretne rzeczy, no ale tutaj musimy do tego wrócić. I weźmy sobie dla przykładu Carmine Forest. Jest to jedna z początkowych lokacji. Najeżdżając na Carmine Forest, pokazuje nam się literka I, Territory Info. Klikamy i tutaj, moi drodzy, mamy dwie zakładki. Dostępny content, czyli informacje o tym, jakie występują questy w danym regionie, akurat dla mojej gildii tutaj jest gildy kontrakt, żeby pokonywać wilding, czyli takie, powiedzmy, bestie, tak to określmy, jak dzikie zwierzyny. No i do tego mamy także Monster Info, mamy informacje o World Bossie, o jego dropie oraz informacje o jakichś zwykłych mobkach, które też występują w danym regionie. No i teraz tak, kliknijmy sobie dla przykładu na taki przedmiot. I tutaj wyświetlają na się po prawej stronie informacje: Lithograph Book, How to Acquire i Trade List. No i kliknijmy Lithograph Book. Lithograph Book to jest system, o którym będę mówił przy okazji progresji postaci. Tak czy inaczej, sami doskonale widzicie, że jeżeli mamy taki przedmiot i jeżeli go oddamy do tej litografii i oddamy kolejny przedmiot, czyli rękawiczki, no to będziemy mogli odebrać sobie nagrodę. Tak, ten przedmiot tracimy, jeżeli on tutaj wpadnie. Cofnijmy się. Dalej mamy informację o tym how to acquire. Możemy sobie sprawdzić, tak? Widzimy, że może być z huntingu, czyli z pokonywania właśnie konkretnych przeciwników oraz tych konkretnych przeciwników. I tutaj uwaga, jak klikniemy sobie Galu Archera, to przeniesie nas do tego nowego miejsca, gdzie również możemy coś takiego zdobyć. No i tutaj weźmy sobie ten kolejny przedmiot. Special Resistance Tactical Armor, tak? I tutaj możemy sobie również kliknąć How to Acquire. No i mamy informację, że jest do zdobycia tutaj, w litografii. Jak klikniemy, to znowu nam się odpali okno litografii z informacją, gdzie możemy to zdobyć. Oraz możemy wytworzyć u jakiegoś konkretnego merchanta, tak? Można też, są przedmioty, które można kupić, które gdzieś można jakoś zdobyć w jakimś evencie i tak dalej, i tak dalej. Generalnie tych przedmiotów są różne rodzaje i na różne sposoby można je po prostu pozyskać. No ale weźmy sobie kolejny przykład. Dajmy na to, odpalmy sobie co-op Dungeona. Tak, weźmy sobie Dungeony T1, no i zobaczmy Karnik z Hellbow. Tak, jest taki łuk, no i można go zdobyć z tego dunga. Ale czy tylko z tego dunga? No, żeby to sprawdzić, należy kliknąć znowu How to Acquire. Mamy Secret Dungeon, jest informacja, jest w tym miejscu, no ale mamy znowu merchanta. I merchant informuje nas o tym, że musimy wybrać się do Senior Weapon Craftera, żeby wycraftić. Czemu akurat do Senior Weapon Craftera, a nie do jakiegoś innego? Ponieważ w tym mieście można tylko i wyłącznie wytwarzać fioletowe przedmioty, tak? W Wiencie, jak macie niebieskich, to możecie niebieskie przedmioty wytwarzać. Z kolei w pierwszej zonie, do której, znaczy do pierwszego miasta, do którego wejdziecie, tutaj chyba kiedyś można było tylko zielone przedmioty wytwarzać, ale widzę, że niebieskie też tutaj można robić. Tak czy inaczej, fioletowe w Stoneguard Castle. Dobrze, my dziwnym trafem oczywiście jesteśmy obok tego craftera, więc podchodzimy sobie do niego i szukamy takiego Karniksa. Karnix jest tutaj. No i mamy listę przedmiotów, które są nam potrzebne do zdobycia. Na pierwszy strzał Dimensional Essence Salvation klikamy nie mogę wytworzyć, klikamy Move, żeby się przenieść do okna z craftem tego przedmiotu. No i patrzymy, czego potrzebujemy. Ok, potrzebujemy tego, tego, tego i tego. No to dla przykładu bierzemy numer 1 i znowu How to Acquire
i mamy informację, że na tym dungeonie będziemy zdobywać. Zrobić takie kółko, tak? Jeżeli wykonujemy dungi, to my dostajemy takie medale, które potem możemy przełożyć właśnie na opcję wytworzenia takiego karniksa. Kliknijmy sobie jeszcze konkretne następne rzeczy. Tu jest reward chest setting i to jest, kiedyś tego nie było, kiedyś tak to nie działało, po prostu trzeba było wchodzić do inwentory i otwierać skrzynki. Mamy takie skrzynki, które dostajemy w grze za konkretne aktywności, za kontrakty, za levelowanie, za leveling logi i tak dalej, i tak dalej. Generalnie będziemy mieli ich trochę, będziemy je pozyskiwać grając. I z takiej skrzyneczki możemy wyciągnąć sobie właśnie te konkretne potrzebne materiały, tak? Oczywiście materiały też możemy pozyskać w inny sposób, no ale to sobie kliknijmy, tak? How to acquire, sprawdźmy. Więc pokonując dane moby możemy zdobyć z litografii i możemy wykorzystać, znaczy w sumie to wytworzyć sobie taki przedmiot u craftera. Więc kliknijmy move. Przenieśmy się, no i żeby zrobić takie fioletowe, musimy mieć niebieskie, tak? Żeby jakbyśmy nie mieli niebieskich, no to sprawdzamy sobie dalej. Move i mamy zielone. I możemy jeszcze dalej, no i szare, które po prostu ogarniamy sobie ze zbieractwa, tak? How to acquire, gathering, no i mamy tutaj konkretnie, zbierając sobie w tym regionie takie drewienka, no to będziemy sobie pozyskiwać ten szary przedmiot. Tak to, moi drodzy, wygląda. Przenieśmy się jeszcze na drugą stronę miasta, do stacji z gotowaniem. O gotowaniu, o łowieniu rybek, o systemie z Amitoi również będzie osobny film, ponieważ weźmy to w ramach takich trade skilli, które pojawiły się dopiero co w grze. No ale przejdźmy tutaj, żebym wam pokazał dalej, jak to wygląda. Oczywiście tutaj przy takich przedmiotach również możemy kliknąć sobie How to Acquire i wszystko nam się wyświetli, gdzie u kogo można kupić konkretną rzecz, żeby ją potem wykorzystać. Wejdźmy jeszcze do inwentory. W inwentory mamy tony różnych rzeczy i tutaj również to tak samo działa. To menu po prawej stronie się rozwija. Możemy też sprawdzić, jak czegoś użyć, co z tego danego przedmiotu możemy zrobić. Tak, dostajemy jakiś parchment, nie wiemy, co to jest. No i wyświetla nam się informacja, że możemy robić sobie książki, możemy przerobić na lepsze te parchmenty do książek. Klikniemy tutaj i otwiera nam się pełne okno. Możemy też zlokalizować sobie craftera, tak? Czy jak już nam się okno otworzy, że możemy zrobić to, to i to. Potrzebujemy takich materiałów, no to kliknijmy. No okej, mamy crafterów i możemy się bezpośrednio tego craftera przeteleportować dokładnie z tego systemu. Więc działa to naprawdę bardzo przyzwoicie i da się w ten sposób szybko nawigować. Tak? Po prawej stronie w przypadku przedmiotów mamy jeszcze takie rzeczy jak trade lista dla przykładu. O trade liście również będę mówił w materiale o progresji albo w osobnym materiale odnośnie trade'ów, bo może je podzielę, ale to nie jest materiał teraz, tak? I przy zwykłych itemach też oczywiście tak jest. No dobra, wystarczy. Mam nadzieję, że otworzyłem wasze oczy na to, jak nawigować się, jak odszukiwać konkretne rzeczy i jak szybko można gdzieś coś znaleźć, żeby się dostać do jakiegoś NPC-a. Mam nadzieję, że to będzie przydatne w trakcie przygody Throne and Liberty. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć, cześć!